Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Tym razem chciałabym wrócić do naszego ostatniego, 27. rytuału dla Matki Ziemi. Jak wiecie, miał on miejsce 4.4. w ostatnią pełnię Księżyca i było to niezwykłe spotkanie, w którym wzięło udział ponad 3,5 tysiąca osób dla dobra naszej Matki Ziemi, dla dobra wszystkich innych ziemian, a także oczywiście nas samych, ponieważ my jesteśmy również częścią tej cudownej Ziemi i jesteśmy częścią powiązaną ze wszystkimi innymi. Moi drodzy, tematem tego rytuału były kwiaty, czystość naszego serca, a także połączenie poprzez kwiaty z wnętrzem i energią naszej Ziemi. Bardzo wiele osób wzięło udział w tym rytuale, bardzo wiele osób było niesamowicie zaangażowanych. Moje sprawozdanie osobiste macie już na blogu bukardimaria.com, a także na blogu Rytuałów Matki Ziemi, a także na naszej grupie na Facebook. Natomiast wasze sprawozdania w większości już nadeszły. I w kolejnych dniach pojawi się podsumowanie. Podsumowanie tego naszego ostatniego spotkania i przygotujemy się na kolejne w maju. Ale korzystając z okazji, wrócimy znowu do naszych drzew roślin. Jak wiecie, mamy przed sobą jeszcze kilka filmików na temat przykładów, jak inne osoby odczuwają dewy roślin, jak można z nimi nawiązać kontakt, w czym one mogą nam pomóc i tak dalej. Ale to będą kolejne filmy. Natomiast dzisiaj chciałabym poprosić Was o stworzenie czegoś dla mnie, typowo dla mnie. Jest to chyba pierwszy raz, że proszę Was o coś takiego, bo zawsze, gdy rozmawialiśmy na ten temat, jakie są Wasze przeżycia w spotkaniu ze mną, jakie są te czy inne rzeczy, zawsze miało to jakiś taki charakter bardziej ogólny, bardziej szczególny. Natomiast tym razem chciałabym, abyście podzielili się ze mną, może również z innymi ludźmi, jeżeli wyrazicie na to zgodę. Jak wy widzicie waszą dewę roślin? Jak wy widzicie waszą ukochaną roślinę? Jak wy widzicie waszego może anioła stróża lub istotę opiekuńczą, która jest wokół was? I tym razem nie będę was prosiła o opisy. Tym razem proszę was o namalowanie dla mnie obrazu. I to nawet jeżeli nigdy wcześniej nie mieliście w dłoniach ani ołówka, ani długopisu, ani w tym celu oczywiście, w celu namalowania czegoś, nakreślenia czegoś czy farb, to chciałabym, abyście przełamali wasze opory, bo często mówiono nam w dzieciństwie, że nie mamy talentu, że nasze obrazy to bazgroły. Ja do dzisiaj pamiętam taką sytuację ze szkoły, gdy ja miałam to szczęście, że miałam talent do malowania, ale obok mnie siedział kolega, któremu mówiono, że nie ma talentu. I nawet mimo tego, że mieliśmy przewspaniałą panią nauczyciel od plastyki, to jednak ona troszeczkę się do tego przyłożyła, ponieważ pamiętam, że malowaliśmy wtedy, jak dobrze pamiętam, to było topienie marzanne. Tak. I mój kolega malował ten cały tłum i marzanne i tak dalej. A nauczycielka podeszła do niego i patrząc na to, co on namalował, powiedziała, nie wiem tutaj wymieniać nazwiska, powiedziała po nazwisku, a co ty to mrówki produkujesz, a to na pewno pszczółka Maja. I muszę wam się przyznać, że zrobiło mi się strasznie przykro, bo zawsze byłam bardzo wrażliwą osobą i zrobiło mi się przykro ze względu na to, że czasami w taki sposób, przez jakiś głupi żart, przez jakąś taką dziwną sytuację, powstają w nas bariery, które towarzyszą nam przez całe życie i zupełnie niepotrzebnie. Dlatego, nawet jeżeli ktoś ci mówił, że nie umiesz malować, że nie masz do tego talentu i tak dalej, to ja bardzo cię proszę o namalowanie dla mnie obrazu twojej dewy, rośliny. Rośliny, jak ją odczuwasz, jak ją widzisz, jaka to jest istotka, mała, duża, świetlista, a może ciemna, a może mroczna.
lub istoty opiekuńczej Twojego anioła stróża, jak go odczuwasz, jak odczuwasz tą energię. I o przesłanie tego obrazu do mnie na mój e-mail lub po prostu namalowanie obrazu, następnie zrobienie zdjęcia, przesłanie do mnie lub zeskanowanie, przesłanie do mnie lub w formie oryginalnej na adres magicznej oazy. Chciałabym, aby te obrazy były wokół mnie. Chciałabym zobaczyć, jak ten temat Was zainspirował, aby te dewy zobaczyć. I nie bójcie się, to naprawdę mogą być nawet według Was groły, bo czasami zdarza mi się tak, dostałam jakieś takie piękne obrazy od Moniki, za które jeszcze bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję. Przedstawiały one elfy i były one tak piękne i tak magiczne, a ona cały czas była przekonana, że są brzydkie, że nie ma talentu i tak dalej. Każdy z nas ma w sobie coś szczególnego i każdy z nas potrafi to namalować, czy w to wierzy, czy w to nie wierzy. I o to Was bardzo, bardzo proszę. Wyślijcie do mnie Wasze dewy, Wasze istoty opiekuńcze i napiszcie, czy mogę się nimi podzielić na blogu z innymi ludźmi, czy też nie, czy są one tylko dla mnie. A ja z mojej strony chciałabym później poprosić siły wyższe, i znowu z tych wszystkich osób, które do mnie wyślą te obrazy, wylosować dwie, a może trzy, które otrzymają ode mnie coś szczególnego. Bo często zdarza się tak, że tych prac wysyłanych jest bardzo, bardzo dużo i nie jestem w stanie podarować każdej osobie czegoś ode mnie. Ale postaram się, aby tutaj siła wyższa zdecydowała, kto otrzyma coś takiego bardzo, bardzo wyjątkowego. Wyjątkowego, a co pomoże Wam ten kontakt jeszcze bardziej z tymi dewami pogłębić. Moi drodzy, bardzo dziękuję za Waszą uwagę. Czekam na Wasze obrazy. Nie wyznaczam tutaj terminu. Chciałabym jednak, aby one doszły do mnie, no przynajmniej do tego lipca, maksymalnie do sierpnia. Bardzo, bardzo Was o to proszę, aby stało się to jak najszybciej, bo ja wiem, jak to jest, że czasami coś odwlekamy, odwlekamy i potem nigdy do tego nie siadamy i nigdy tego nie robimy. Czyli czym szybciej, to lepiej. Natomiast jeżeli nie masz inspiracji, jeżeli nie wiesz, jak wygląda Twoja istota, to możesz przez 7 dni zapalać świecę i codziennie poprosić o to, aby ona Ci się ukazała, abyś mogła, abyś mógł ją dla mnie namalować. Moi drodzy, jeszcze raz dziękuję za Waszą uwagę. Mam nadzieję, że ten filmik w takiej troszeczkę innej formie, bo jest nagrywany innym narzędziem, moim nowym narzędziem, ponieważ mój laptop wydał ducha i dzięki Bogu. Miejmy nadzieję, że ta jakość będzie dla Was zadowalająca i w ten sposób będziemy się mogli również spotykać w takiej może formie bardziej ruchliwej, ponieważ ja ten laptop trzymam w dłoniach, gdy z Wami rozmawiam tuż przed moją twarzą, ale jakoś sobie poradzimy. Jeszcze raz dziękuję za Waszą uwagę, za wszystkie Wasze przewspaniałe listy, za wszystkie przewspaniałe komentarze, za to, że każdego dnia myślicie o mnie tak jak ja o Was, że każdego dnia nawet modlicie się o mnie, czy rozmawiacie z Waszymi istotami w moim imieniu. To jest dla mnie bardzo, bardzo ważne i bardzo Wam za to dziękuję. Za każdy miły list, za każdy wpis na blogu, za każdy komentarz, nawet za te komentarze negatywne, ponieważ one również mi wiele ukazują i wiele mnie uczą. I moi drodzy, czekam na Wasze obrazy. Nie bójcie się wziąć do ręki ołówka czy farby, nie bójcie się, bo jeżeli nie chcecie się tym obrazem dzielić, to będzie on tylko dla mnie, czyli możecie mi go w pełnym zaufaniu przekazać, a dla mnie będzie on najwyższym wyrazem Waszej duszy. Jeszcze raz dziękuję i spotykamy się już niedługo. Wasza Maria Bukardi.